Rusza orkiestra Owsiaka. Ile Orlen zarobił na Polakach? Rząd chce zaglądać do naszych smartfonów. Euro w Polsce i koniec gotówki. I wreszcie komisja do badania rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Zaczynamy! Łukasz Karpiel, program Prawy Prosty Plus. Są ze mną pan Witold Gadowski, witam serdecznie. Dzień dobry. I po drugiej stronie internetu pan Łukasz Warzecha, witam nie mniej serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się. Szanowni Państwo, ten program, takie rozmowy, to wszystko, co dzieje się pod marką PCH24, to jest możliwe tylko dzięki Państwa wsparciu. Bez Państwa to byłoby niemożliwe, a co więcej, chyba nie miałoby sensu, dlatego serdecznie dziękuję za okazywaną nam pomoc i ośmielam się prosić o dalsze wspieranie tego, co dzieje się u nas, naszych produkcji filmowych, choćby najnowszej produkcji Umrzesz i co dalej, naszego studia warszawskiego. Tak wiele, wiele spraw, ale na Państwa zawsze można liczyć. Dziękuję raz jeszcze. I szanowni panowie, zaczniemy od tematu tego naszego, który na grafice był zajawiony. Już wkrótce, 29 stycznia, kolejny raz ruszy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jest to 31 finał, więc mamy 31 okrągłą rocznicę WOŚP-u. Kolejne rekordy, pewnie w tym roku też będzie rekord. Media zaangażowane, celebryci, ale mam wrażenie, że ten entuzjazm jakby mniejszy, ten uśmiech jakby coraz bardziej doklejony. Panowie, proszę o ocenę tego, co już się wydarzyło w ramach WOŚP-u, tego czym to jest, jak panowie na to spoglądają. Pan Witold Gadowski. To znowu trzeba przypomnieć, kim jest pan Jerzy Owsiak. Pan Jerzy Owsiak jest znakomitym konferansjerem radiowym, zważywszy na jego maniery językowe. I tak zaczynał w rozgłośni harcerskiej Polskiego Radia za czasów PRL-u, gdzie wsadził go tatuś milicjant i szyfrant z ambasady PRL-owskiej w Bonn. Mamusia też resortowa. Pan Jerzy Owsiak zaczynał odciągając młodzież od buntu w Jarocinie. Wtedy tam wystartował jako przywódca Towarzystwa Miłośników Chińskich Ręczników i zaczął lansować akcję Uwolnić Słonia. Był kompletną bzdurą, ale chodziło o to, żeby odciągnąć młodzież od antykomunistycznej kontestacji. Czyli cały czas po linii na bazie rozwijał się taki bunt reglamentowany. Taki człowiek. Nie skończył studiów, zajął się robieniem witraży, ale bez większego powodzenia i tak jakoś wiązał koniec z końcem, aż wreszcie pan Walter Chełstowski, który bardziej rozgarnięty był w służbach, zaproponował mu, żeby utworzyć coś, co służbom się bardzo podobało, mianowicie wielką akcję charytatywną odciągającą od kościoła. Jako że pan Jerzy Owsiak miał już praktykę w odciąganiu, zaangażował się w to bardzo szybko, z właściwą sobie kulturą i energią, a także swadą wypowiedzi. No i mamy 20 kilka lat, bo to już nie wiem, który raz się to odbywa, gdzie nagabywacz nagabuje zimą dzieci. Różni się to od Towarzystwa Miłośników Dzieci tym, że tutaj dzieci marzną zwykle na mrozie, bo w styczniu jest zwykle zimno, teraz akurat jest trochę inaczej. I w tym czasie status majątkowy pana Jerzego Owsiaka diametralnie się zmienił. Co można w internecie obejrzeć, jego domy, samochody. Z jakiej to działalności? I tu zapada głuche milczenie w salonie III Rzeczypospolitej, bo o świętym nie można mówić źle. Zwłaszcza świętym świeckiej tradycji, którą w Misiu tak bardzo ładnie nakreślił Stanisław Bareja. Tak jest. Właśnie ewidentnie to się nie może nie podobać. Nie podobać. To musi zachwycać i, tak. I to jest to. I to jest właśnie chyba szczególnie. A jak się nie podoba, to znaczy, że jesteś przeciwko dzieciom, dziecko bijesz. No tak, to jest ten typ argumentacji, czy chcesz, żeby ci bomby na głowę spadały, więc tego czy innego nie ruszaj. I pan Łukasz Warzecha w temacie WOŚP-u, tego wszystkiego, co na zapleczu, bo to, czym pan mówi, kwestia tych dzieci, czy też ludzi zbierających, to jest jedno, ale przecież tam się w tle pojawiają też duże, duże firmy i całkiem tłuste koty, tłuste misie. Ja mogę się pochwalić, że jestem weteranem, jeżeli chodzi o krytykę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ponieważ
Pierwszy tekst na ten temat, jeżeli dobrze pamiętam, napisałem w Salonie 24 i to było już dobrych kilkanaście lat temu, kiedy w ogóle nikomu nie przychodziło do głowy, żeby wrzucić taki pogląd do głównego nurtu. No i ten tekst można wciąż znaleźć w Salonie 24, gdzieś tam w archiwum i kilka następnych i zobaczyć, z jaką niesamowitą agresją komentujący reagowali, a i tak to jest już po wycięciu tych najgorszych komentarzy, z jaką niesamowitą agresją reagowali na każdą krytykę, nawet najlepiej udokumentowaną, czy najlepiej uargumentowaną. Ja tutaj uzupełnię to, co mówił Witold, ponieważ ja zawsze wskazywałem na kilka aspektów niezwiązanych z przeszłością pana Owsiaka, czy z aspektami materialnymi. Tutaj niektórzy się na tym skupiają, ja się skupiałem na czym innym. Ja kiedyś napisałem taki tekst, w którym tłumaczyłem, że dla nurtu lewicowego w Polsce Jerzy Owsiak jest takim środkiem ostatecznej obrony. To znaczy on buduje ten swój wizerunek świeckiego świętego po to, żeby w razie największego zagrożenia, kiedy trzeba jakiś pogląd, jakąś ideę zaatakować już z tego najwyższego pułapu, na tym najwyższym C, to wtedy się sięga po pana Jerzego Owsiaka, no bo jeżeli on jest świeckim świętym, który tyle zrobił dla dzieci, to jak on już się decyduje zabrać głos w sprawie politycznej, no to znaczy, że to już naprawdę jest najwyższy autorytet. Z tym, że pan Owsiak ma specyficzny temperament i to też się trochę zaczęło zmieniać w ciągu, powiedzmy, ostatnich 7-8 lat, to znaczy on już się trochę zdewaluował, ponieważ on zbyt często zaczął wchodzić w te dyskusje polityczne, zbyt często zaczął zabierać w nich głos i w związku z tym te jego wystąpienia już nie mają takiego waloru pewnej ostateczności, ostatecznej instancji. Natomiast cała ta impreza, czyli Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, no jest właśnie zbudowana na pewnych dosyć czytelnych schematach. Jeden z nich już tutaj został obnażony, czyli nie można być przeciwko, bo jak się jest przeciwko, to się jest przeciwko dzieciom. Nie można skrytykować Jerzego Owsiaka, bo co sam zrobiłeś dla dzieci. No i tak dalej, nawet nie będę tego wyliczał, bo to wszyscy już świetnie, doskonale znają. Natomiast myślę, że warto jeszcze powiedzieć o paru, jeśli można to tak nazwać, manipulacjach, które się przy tej okazji pojawiają. Mianowicie media, które wspierają WOŚP, bardzo się ekscytują przy kolejnych finałów, że ciągle jest więcej pieniędzy. I pewnie w tym roku też będzie więcej pieniędzy, tylko nie zapominajmy, że po pierwsze to jest inflacja i też trzeba patrzeć przez ten pryzmat na te zebrane pieniądze. Po drugie, podaje się zawsze ogólną sumę, a ta ogólna suma zawiera w sobie również różnego rodzaju wpłaty korporacyjne czy firmowe. Jest właściwie przyjęte, że duże korporacje muszą się zaangażować w WOŚP. To jest taki sam składnik tego takiego no, politpoprawnego ładu korporacyjnego, jak stwierdzenie, że my jesteśmy za równością, my jesteśmy za ekologią, no to też my jesteśmy za WOŚP. I wpłaty od firm, od dużych banków, dużych korporacji tworzą bardzo pokaźną część. Więc tak naprawdę, gdyby chcieć prześledzić, jaki jest sentyment społeczny, który się odbija w poziomie wpłat na Wielką Orkiestrę, to należałoby prześledzić tylko to, co się zbiera na ulicy, bo to jest najbardziej miarodajne, a odstawić na bok wszelkiego rodzaju aukcje, w których uczestniczą firmy, wpłaty od firm i tak dalej, i tak dalej. To jest, myślę, bardzo ważne i ten aspekt się szczególnie rzadko podkreśla. Druga sprawa, no to już nie jest żadna nowość, bo o tym się mówi wielokrotnie, to jest marginalny kompletnie udział tych pieniędzy z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w ogólnych pieniądzach przeznaczanych przez polskie państwo na służbę zdrowia. Być może jest rzeczywiście tak, że czasem tego sprzętu by gdzieś tam nie było, chociaż też pamiętajmy, były już takie afery, że on tak naprawdę nie jest oddawany placówkom zdrowia na własność. On cały czas pozostaje w dyspozycji Wielkiej Orkiestry, która jak coś jej się nie spodoba, to może ten sprzęt na przykład przenieść. I o to też już były spory i były awantury. Natomiast twierdzenie, że bez Jerzego Owsiaka ludzie by nie mieli w Polsce opieki, czy tam dzieci by nie miały opieki, czy szpitale by nie były wyposażone, no jest kompletną bzdurą. To jest po prostu nieprawda. To jest, jak powiedziałem, jakiś tam margines. No i wreszcie
Ostatnia sprawa, o której warto powiedzieć, to jest kwestia tego, że z latami Jerzy Owsiak i jego impreza stawali się coraz bardziej polityczni. To znaczy myślę, że dzisiaj już nie ma kompletnie możliwości, żeby utrzymać ten nawet pozorny wizerunek apolityczności. On zawsze był pozorny, ale przez wiele lat udawało się go utrzymać właśnie po to, żeby Jerzy Owsiak był takim ostatnim autorytetem, autorytetem ostatniej szansy, który no, na przykład, ja pamiętam taką wypowiedź, jak na pewnej konferencji prasowej po opublikowaniu słynnej książki Piotra Gontarczyka i Sławomira Cęckiewicza o Lechu Wałęsie, tej pierwszej w ogóle mówiącej, pokazującej dowody na agenturalną przeszłość Lecha Wałęsy, Jerzy Owsiak wyskoczył i w takim charakterystycznym dla siebie knajackim stylu, którego ja nie znoszę, powiedział, że on jakby co to może z Baśki dać tym, którzy napisali tę książkę. Ale to już dzisiaj jest w zasadzie nie do powtórzenia. To znaczy dzisiaj Jerzy Owsiak jest do tego stopnia częścią tej kłótni, tego głębokiego sporu politycznego, że takie próby niektórych no, wychodzenia poza tę bańkę, że tam jednak no, może Owsiak nie jest fajny, ale akcja jest fajna, to my coś tam damy na tę akcję, no, po prostu nie sprawdzają się. Dlatego ja też, prawdę mówiąc, jestem dosyć zdziwiony takimi gestami, jak na przykład konsekwentne wystawianie na aukcjach WOŚP czegoś przez parę prezydencką. Uważam, że to kompletnie nie ma sensu i biorąc pod uwagę głębokość zaangażowania politycznego Jerzego Owsiaka, no pan prezydent chyba powinien się jednak mocno zastanowić. No pan prezydent powinien w ogóle przemyśleć bardzo wiele swoich gestów, ale to już odrębny temat zupełnie. Natomiast co do tego przykładania z Baśki, no to pan Jerzy Owsiak nie odebrał jakiejś gruntownej kindersztuby. W milicyjnej rodzinie panowały obyczaje, jakie panowały. Uczelni to on nie skończył zbyt wielu, więc nie wymagajmy od niego, żeby posługiwał się innym językiem. On się posługuje takim językiem, jak jego naturalne środowisko. A że został z niego wyrwany żywcem i wsadzony na inne miejsce, no to już nie jego wina, tylko jego promotorów. A już zważywszy na takie uliczne okoliczności, to pan Owsiak z Baśki to może przyłożyć dziecku. Zważywszy na jego niewielki wzrost, to każdy, kto miał na ulicy do czynienia z takimi starciami, wie, że może z Baśki przyłożyć dziecku. No to zostawmy kto komu może z Baśki. Natomiast jeszcze też a propos Jerzego Owsiaka i tej całej jego orkiestry, to trzeba zwrócić uwagę, że to jest nie tylko to, ale to jest jakby powiedzmy, czy styl życia, czy sposób patrzenia, trochę to jego rób ta co chce, ta, które weszło do mainstreamu, to tak naprawdę dosyć miało swoje konsekwencje. Pan Owsiak jest człowiekiem kompletnie pozbawionym talentów. Poza jednym, poza taką rozpychającą się łokciami przebojowością. To rzeczywiście, czy sterowany, czy sam posiada. Natomiast telewizja, zwłaszcza publiczna, udostępniła mu wiele możliwości, żeby mógł zabłysnąć innymi talentami. Mhm. Typu talent prowadzącego jakiś program turystyczny, informacyjny, geograficzny, bo on to wszystko robił, jakieś tam kręcioły, nie kręcioły, taki w ogóle wolapik językowy, który on wprowadził do publicznego użytku, to też jest jego niestety marna zasługa. Ale nie sprawdził się w żadnym formacie telewizyjnym. Okazało się, że nie potrafi nawet prowadzić porządnie programu, nie potrafi przygotowywać dokumentów, nie potrafi redagować, nic nie potrafi de facto, poza tym, że krzyczy, jąka się i... Ale to krzyczy we właściwy sposób. Podskakuje, bo tak. Trzeba zwrócić uwagę, że tutaj poglądy pana Jerzego Owsiaka są zawsze słuszne, takie jakie powinny być. To jest człowiek z gatunku bardzo głośnych, tak? Jego wszędzie jest pełno i wszędzie go słychać. To też wynika chyba ze środowiska, z jakiego pochodzi, z postury i z tych wszystkich innych rzeczy. Mm-hmm. Ja nie ukrywam, że nie darzę sympatią tego pana, wobec czego wypowiadam się o nim dosyć zgryźliwie. Mm-hmm. Że warto jeszcze na chwileczkę się zatrzymać przy tej słynnej frazie, którą zresztą Jerzy Owsiak sam już zarzucił, ale ona przylgnęła do niego to, co Łukasz Karpiel powiedział, czyli rób ta, co chce ta, bo wydźwięk tego, jaki był, rób ta, co chce ta, pod warunkiem, że w tym jednym dniu dacie pieniądze na moją akcję i się niejako rozgrzeszycie ze wszystkiego innego. To jest ta filozofia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak dasz na chore dzieci raz w roku, to poza tym możesz robić już wszystko. Możesz tam kłamać, oszukiwać, na podatkach i tak dalej, oczywiście to nie pada wprost, żeby było jasne, tylko mówię jaka tutaj jest metoda
ale ten jeden gest cię rozgrzesza. No i to jest też bardzo zasadnicza różnica pomiędzy taką spokojną, konsekwentną działalnością charytatywną, którą niektóre organizacje czy osoby publiczne uprawiają, a tym, co robi Jerzy Owsiak. Ja zresztą wskazywałem w swoich tekstach wiele razy, że to, co robi Jerzy Owsiak, nie spełnia kryterium charytatywności, dlatego że charytatywność zakłada między innymi to, że sam ten zbierający, organizator, organizacja jest na drugim planie. Tam nie ma jakiejś twarzy, nie ma gwiazdora, dlatego że charytatywność zakłada skromność tego, kto zbiera. A ta akcja jest robiona kompletnie inaczej. Ona jest robiona, wszystko jest robione wokół Jerzego Owsiaka, który poza tymi cechami, o których tu słusznie Witek Gadowski mówił, jest też po prostu takim koszmarnym, nawet nie egocentrykiem, tylko egotykiem wręcz. No i warto zwrócić uwagę, że pan Owsiak poczuł się na tyle pewnie, że zaczął promować także ruch religijny, z którym jest związany. Jak wiadomo, dziecku milicyjnemu ciężko było związać się z ruchem, z którym większość Polaków jest związana, czyli z Kościołem katolickim, a więc znalazł sobie ruch Hare Krishna. I to Hare Krishna znakomicie charakteryzuje też jego sylwetkę. Właśnie, bo jeszcze kończąc powoli ten wątek, ale też można odnieść wrażenie, że to jest właśnie taka sakralizacja, taka świecka sakralizacja, jakkolwiek paradoksalnie by nie brzmiało, czego dowodem byłoby to też właśnie ta bezkrytyczność w stosunku do Jerzego Owsiaka. To, co wokół niego zbudowano, to jest taki parakościół. Parakościół, a przystanek Woodstock, o którym mało mówimy w kontekście pana Owsiaka, to już typowo polityczna impreza, która ma na celu ocieplanie wizerunku i promowanie naszych. Naszych, czyli ludzi, którzy politycznie mają być wypromowani. Tam był Bronisław Komorowski, tam był Balcerowicz, kogo tam zresztą nie było z tamtej strony. No, też byli duchowni. Niektórzy... Byli ci duchowni, którzy chcą przyłożyć Kościołowi najmocniej i byli ci prawie. Na przykład spodziewam się, że na tegorocznym przystanku Woodstock wystąpi pan Tomasz Terlikowski. No jest to. Myślę, że tak to pójdzie. Otóż to. No faktycznie tu warto o tym przystanku Woodstock też, bo to już kolejna taka sztandarowa impreza związana z Jerzym Owsiakiem. Ale tutaj zbliża się finał WOŚP-u, okrągła 31. rocznica, jak bym powiedział, klasyk. Czy jeszcze pan Łukasz Waszecha w temacie Jerzego, czy Jerzego Owsiaka? Myślę, że ja już tyle przez te lata napisałem, powiedziałem, a jeszcze niedługo będzie można mój tekst na ten temat znaleźć również na portalu PH24, że na tym już mogę skończyć. To prawda, albo tym bardziej, że tematów nam nie brakuje. Kolejna sprawa, kwestia Orlen, ceny paliwa. Okazało się, że przywrócono stawki VAT-u normalne, a ceny paliw nie wzrosły. To niektórzy złośliwcy i tacy, co nie kochają Polski, powiedzieli, że państwowy koncern zarabiał dodatkowo na Polakach i to nie jest wszystko okej. Okay. Co panowie na to? Akurat na tym obecnie się mało znam, dlatego że musiałbym śledzić ceny giełdowe baryłki, żeby je porównywać z cenami, które są w Polsce i wtedy się autorytatywnie wypowiadać. Po raz pierwszy widzę natomiast awanturę o to, że jest taniej niż ma być. To jest ciekawe, że czyni się prezesowi Orlenu zarzut z tego, że nie podniósł drastycznie ceny. I zawsze wtedy można powiedzieć, to znaczy, że wcześniej okradał. No tak, to też jest prawda. Niemniej... Ja nie zamierzam bronić tutaj pana Obajtka, ale myślę, że pan Łukasz będzie miał lepszą analizę, bo ja się akurat na tym słabo znam. No to poprosimy pana Warzechę o słów parę na ten temat. Mówiąc, krótko przedstawiając historię różnych pytań kierowanych pod adresem Orlenu wcześniej, wyglądało to tak, że kiedy się wskazywało na kurs złotówki i kurs ropy, czyli dwa wydawałoby się podstawowe składniki, które powinny decydować o cenie benzyny oraz oleju napędowego w Polsce. Tutaj przypomnę, że Orlen jest w zasadzie monopolistą, jeżeli chodzi o dostarczanie gotowych paliw na polski rynek, więc korzystają z tego wszystkie duże sieci. Tam paliwa spoza Orlenu to jest jakiś bardzo niewielki procent. To wtedy Orlen wskazywał na tajemniczą, magiczną giełdę ARA jako wyznacznik cen paliw. Ta giełda ARA to jest Amsterdam, Rotterdam i chyba Antwerpia, jeżeli dobrze pamiętam. Po prostu trzy duże porty europejskie, w których to miastach są notowane ceny.
I ja miałem zawsze wrażenie, że ten zabieg z odwoływaniem się do cen na tej tak zwanej giełdzie ARA wynika z tego, że o ile łatwo jest znaleźć notowania baryłki ropy, to bardzo trudno jest znaleźć notowania właśnie odnoszące się do giełdy ARA. No ale jednak to się zaczęło udawać w pewnym momencie dziennikarzom i co się okazało? No, okazało się, że te notowania tam znacząco spadają, a cena w Polsce nie spada. No i wtedy już Orlen na Twitterze się przestał do giełdy ARA odwoływać. Teraz dwie rzeczy myślę tutaj są ważne. Po pierwsze, oczywiście jest tak, i to jest akurat prawda, że utrzymanie tych cen na dotychczasowym poziomie ustabilizowało je. To tutaj nie ma dyskusji. Natomiast gdyby ceny były wcześniej niższe, co z pewnością mogło tak być, gdyby Orlen zszedł ze swojej marży, to prawdopodobnie przełożyłoby się to na niższą inflację. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, która oczywiście by dostała nowy impuls po powrocie VAT-u do tego poziomu, to jest jasne, ale wcześniej ten impuls inflacyjny by osłabł. Druga kwestia jest taka, że jak wskazywałem w jednym ze swoich tekstów, no bardzo trudno mówić tutaj o jakimkolwiek mechanizmie rynkowym, ponieważ Orlen jest spółką de facto Skarbu Państwa, mam 49%, największy pakiet ma Skarb Państwa. Zarząd Orlenu powołuje Ministerstwo Aktywów Państwowych, które sprawuje nadzór właścicielski. Zarząd jest no, ewidentnie z nominacji politycznej, to jest zupełnie jasne, bo to przecież sami politycy PiS mówią, że muszą mieć takie osoby, które będą realizować ich linie na stanowiskach kierowniczych w dużych spółkach Skarbu Państwa. No i wreszcie mamy tę sytuację monopolisty na polskim rynku, jeżeli chodzi o produkcję paliw. Więc te trzy kwestie powodują, że tu nie ma żadnego mechanizmu rynkowego. Jeżeli ja się spotykałem wielokrotnie z takimi opiniami, że no ktoś tam mi pisze na Twitterze, ja jestem udziałowcem, mam akcję Orlenu i chcę, żeby Orlen zarabiał. Tylko że to, mówię, nie jest sytuacja wolnorynkowej konkurencji. Tutaj zarząd Orlenu kieruje ręcznie tymi marżami, no, realizując pewną linię polityczną i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Więc ja jednak mam duży problem z tym zabiegiem, który służył ustabilizowaniu cen. Nie przyjmuję też tej argumentacji pana prezesa Obajtka, który mówił, że gdyby Orlen wcześniej obniżył ceny, to byśmy mieli paliwa wykupione przez Niemców czy Czechów. No to musielibyśmy mieć jakąś ocenę tego, na ile to może, na ile by to mogło obniżyć poziom czy wpłynąć na sprzedaż paliw w Polsce, ale naprawdę wydaje mi się dosyć karkołomną tezą twierdzenie, że w Polsce by zabrakło paliwa, gdyby w pasie przygranicznym, bo przecież gdzie indziej to nie ma sensu, w pasie przygranicznym kupowali je Niemcy czy Czesi. Więc no to też jest trochę takie tłumaczenie jak z tą giełdą ARA. Także podsumowując, no ja jednak uważam, że ceny naprawdę mogłyby być niższe, a najlepiej w ogóle by było, gdybyśmy mieli w Polsce realną konkurencję, jeżeli chodzi o rynek paliw. Tylko że na to w tej chwili już nie ma szans, zwłaszcza po połączeniu Orlenu z Lotosem. No zobaczymy jeszcze, co się stanie, jak część stacji, najprawdopodobniej nie wiem, jaki tu jest, przyznaję status tych planów tej transakcji, natomiast część stacji, przypominam, Lotosu musiała być sprzedana, miał je kupić węgierski MOL. Jak to będzie wyglądało w momencie, kiedy te stacje trafią już do kupca, zobaczymy. Na razie mamy de facto sytuację monopolisty. No właśnie, bo tutaj przy okazji Orlenu też pojawiła się dyskusja dotycząca w ogóle funkcjonowania tych spółek Skarbu Państwa, ich właściwie mechanizmu ekonomicznego, czy tutaj zysk powinien być jedynym wskaźnikiem, czy jeszcze coś innego, czy przez to, że one są spółkami Skarbu Państwa, czy de facto należą do budżetu, do powiedzmy do wszystkich Polaków, czy tutaj właśnie to ten kierunek zysku i wyłącznie zysku jest najważniejszy. I też ta dyskusja. Ja myślę, że trzeba sprawę najzwyczajniej postawić jasno, to znaczy albo stwierdzamy, że spółki Skarbu Państwa są po prostu narzędziem rządu, tylko że wtedy bym oczekiwał, że wyjdzie pan Obajtek, powie tak, sztucznie podtrzymywałem wyższe ceny i zarobiłem na tym, to jest bardzo ważne, i zarobiłem na tym, czyli nie on osobiście, tylko firma, Orlen zarobił na tym tyle i tyle z takimi konsekwencjami, albo robimy prywatyzację, czy wpuszczamy konkurencję, wtedy mamy warunki wolnorynkowe, chociaż też trzeba pamiętać, że nie jest wolnym rynkiem sytuacja, gdy państwo jest właścicielem
jednej dużej firmy w danym sektorze, a pozostałe są prywatne, no bo to jest trochę tak, jakby arbiter w czasie meczu grał w piłkę. Ale to już jest tam, no po prostu powiedzmy, zagadnienie z innej dziedziny, czyli z teoretycznych rozważań o naturze rynku. Natomiast mnie tutaj brakuje przede wszystkim tej szczerości, jasnego postawienia sprawy, jak jest. Zresztą tu muszę jeszcze krótką anegdotę powiedzieć. Kiedy swego czasu wchodziła tak zwana opłata emisyjna, wynosząca chyba, jeśli dobrze pamiętam, około 10 litrów na 10 groszy na litrze benzyny. No i oczywiście ona miała finansować te bzdury o zielonym transporcie i niestety finansuje. I ona weszła bodajże na początku 2019 roku, to Orlen wtedy zapewniał, że on to weźmie na siebie, że kierowcy tego nie odczują. I ja pisałem do Orlenu z pytaniem, dobrze, no to jak to wygląda w praktyce? Znaczy proszę pokazać mi wyliczenia, do jakiego stopnia Orlen to wziął na siebie, o ile zmniejszył marże i tak dalej. No i oczywiście jaka była odpowiedź? Wszystko to są kwestie tajemnic handlowych, nie możemy panu nic ujawnić. No więc albo tak, albo tak, albo robimy z tego politykę, oficjalną politykę rządu, albo przejrzystą sytuację rynkową. Mhm, pewnie. Pan Witold jeszcze? Znaczy ja tylko obawiam się, że o stanowisko prezesa Orlenu zaraz zacznie się walka i to będzie miało swoje skutki także ekonomiczne, a jeden z kandydatów już się tam umościł w środowisku orlenowskim, a bardziej w środowisku Polska Presse, który nabył Orlen. Mhm. A jest to bardzo znakomity specjalista, który zlikwidował już Ursus, szefował wodociągom warszawskim przed aferą Czajki. Jak od sukcesu do sukcesu. Od sukcesu do sukcesu, a potem był w telewizji za pana Kurskiego i jak wiadomo, odniósł też wielkie sukcesy, teraz jest Polska Presa, więc obawiam się, że kilku takich kandydatów się może zjawić i to już zupełnie zaciemni obraz sytuacji. Natomiast oczywiście podzielam zdanie Łukasza, że należy mówić prawdę, jeżeli chodzi o dochody Orlenu i nie ma co ukrywać. Jasna sprawa. A propos konkurencji właśnie państwowy podmiot kontra prywatne, to tutaj kwestia nowego prawa o komunikacji elektronicznej. Jak to się wiąże z tym, co powiedziałem? Otóż już wyjaśniam. Niektórzy mówili na tą ustawę Pilot Plus i na tym się większość komentatorów skupiało, czyli że podmiot publiczny, telewizja publiczna chce, żeby były te 1, 2, 3, ich numery na pilocie to należą tego publicznego nadawcy i tutaj podniósł się wielki, wielki rwetes, ale okazało się, że później, że ta ustawa, ten projekt ustawy o komunikacji elektronicznej są inne rzeczy, dużo poważniejsze kwestie inwigilacji szeroko zakrojonej, już dotyczące nie tylko tej komunikacji, nie wiem, telefonicznej i tak dalej, ale tutaj choćby Messengera, choćby innych komunikatorów i że ta wiedza, to co tam piszemy w czasie rzeczywistym i nierzeczywistym, no to szeroko będzie może być dystrybuowana, bo i oczywiście CBA i Służba Ochrony Państwa i jak dobrze pamiętam też Skarbowa Policja i tak dalej, i tak dalej. Wiele niedomówień. Pierwsze czytanie tego projektu na dziś zaplanowano. No kroi się kolejna inwigilacyjne niebezpieczeństwo. Rząd chce wiedzieć jeszcze więcej. No więc tak, po pierwsze w Polsce machina fiskalna działa bez zarzutu. Jeżeli cokolwiek w Polsce działa bez zarzutu, to na pewno machina fiskalna. A wiem to prowadząc firmę, jak jesteśmy kontrolowani. To raz. Dwa, w Polsce ilość służb specjalnych przekracza już wszelkie rozsądne granice. Czekajmy, aż będzie kolejny SOP, czyli Służba Ochrony Pisuarów na przykład, która też będzie miała... Albo powietrza. Która też będzie miała uprawnienia do inwigilacji, śledzenia, zakładania podsłuchów, etc., etc., korzystania z CTV i innych dobrodziejstw naszej cywilizacji. Oczywiście brak kontroli nad tymi działaniami jest powszechny. Nikt nie kontroluje, ani prokuratura, ani sądy. Tak prawnie mają kontrolować, w praktyce nie kontrolują, a najmniej kontroluje rząd. To, co robią służby, o czym w dalszej części naszej rozmowy mam nadzieję, że opowiem, o najnowszej aferze związanej z brakiem nadzoru ABW nad polskim rynkiem energetycznym właśnie to tak, i spółkami strategicznymi. Na razie. To jest skandal kompletny, ale
nadmiar tych służb, plątanina prowadzonych przez nich spraw, bo służby zakładają czasem sobie też sprawy. Na przykład znam sytuację, w której Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wkroczyła do siedziby Agencji Wywiadu, żeby sprawdzić, czy kasjer kradł, czy nie kradł. A chodziło o fundusz amerykański, tajny, który był złożony w kasie Agencji Wywiadu i wyparował, bo stał się funduszem pożyczkowym dla oficerów Agencji Wywiadu. Kasjer miał zresztą wiele mówiący pseudonim Carrington w Agencji Wywiadu. Więc te służby jeszcze same siebie szpiegują, same na siebie prowadzą sprawy. Służb policyjnych jest kilka, które mają tego typu uprawnienia. Służb fiskalnych jest bez liku, już nie potrafię powiedzieć, czy 5, czy 4. Służb cywilnych mamy oficjalnie 2, nieoficjalnie chyba 4, bo jeszcze Służba Ochrony Państwa i kilka jeszcze innych mniejszych służb. Do tego dochodzą jeszcze służby wojskowe, które nie powinny mieć uprawnień do działania poza kwestiami wojskowymi, ale mają i robią to. Od czasów WSI prawem kaduka służby wojskowe, które teraz są 2, bo jest SWW i SKW, także prowadzą sprawy, sprawdzając czasem służby cywilne. Często te sfory się między sobą gryzą i powstaje całkowity galimatias. Często obce wywiady kierują pieniądze do Polski, rozgrywając swoje interesy. I mógłbym tak opowiadać jeszcze godzinę o tym, jak wygląda architektura polskich służb specjalnych. Teraz im dać jeszcze więcej uprawnień. Teraz dajmy im jeszcze więcej uprawnień i po prostu na każdego coś znajdą, bo o to chodzi, żeby każdy obywatel czuł, że mogą na niego coś znaleźć, bo na przykład w internecie oglądał gołe baby. Tym bardziej, że pojawia się też klauzula o bezpieczeństwa, że już abstrahując tak, od tego, że właśnie jeżeli coś zagraża bezpieczeństwu, no to można tak. A zagraża na pewno to, co pan mówi. Naturalnie, no bo jak można bez stanika kobiety to obejrzeć, to jest oczywiście prawda? Wbrew bezpieczeństwu, ale sprawa jest poważna. Straszne więc... i ja powiem tylko tyle, ja należę do tej nielicznej grupy wyjątków, którzy się tego nie boją, bo po pierwsze nie używam smartfona, nie umiem nawet go obsługiwać. Używam tradycyjny telefon, będę to robił jak najdłużej. A w sieci sobie radzę za pomocą innych urządzeń, więc... To pan jest szczęściarzem, natomiast niektórzy muszą po prostu, ale do tego dojdziemy. Czy wystarczy po prostu być uczciwy i się można niczego nie bać? Pan Łukasz Warzecha, komentarz prosiłbym do tego, co czeka nas już wkrótce, bo to pierwsze czytanie niedługo. To najpierw kilka takich konkretów. Ja spojrzałem dzisiaj w ten akt prawny. I powiem tylko, jaki jest jego rozmiar, bo to może warto powiedzieć. Najpierw dla porównania, prawo telekomunikacyjne z początku lat 2000, czyli to, które do dzisiaj obowiązuje, to jest ustawa, która ma 257 stron i 235 artykułów. Natomiast ten akt prawny, którym się mają dzisiaj zajmować posłowie, ma w całości, uwaga, 3449 stron, przy czym to jest również z uzasadnieniem, tabelami zgodności z prawem Unii Europejskiej i tak dalej. Natomiast sama ustawa 317 stron i 445 artykułów. No to można zadać sobie pytanie, kto będzie w stanie tych rozmiarów akt prawny przeanalizować i wychwycić wszystkie tkwiące w nim pułapki, bo myślę, że można to liczyć w absolutnych ułamkach promila. Teraz druga sprawa. Bo tutaj Witek mówił o tym, jakie są służby, które mogą nas inwigilować, czyli prowadzić tak zwane czynności operacyjno-rozpoznawcze. To ja wyliczę, oczywiście nie z pamięci, bo tego się nie da nawet zapamiętać, tylko mam to po prostu przed sobą. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biuro Nadzoru Wewnętrznego MSWiA, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Krajowa Administracja Skarbowa, Policja, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Ochrony Państwa, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, a do tego jeszcze Agencja Wywiadu i Służba Wywiadu Wojskowego, teoretycznie nie mogące prowadzić działań na terytorium Polski, ale jak to w praktyce wygląda, to nikt tak do końca nie wie. Czyli to jest 9 służb, które mogą nas inwigilować, a te kompetencje mają być teraz jeszcze powiększone. Jedną z najgłupszych fraz, jakie ja czytam czy słyszę, jest właśnie ta, że uczciwi nie mają się czego bać. Otóż nie, mają się czego bać z wielu powodów. Po pierwsze, jeżeli są olbrzymie możliwości inwigilacyjne i w dodatku tak rozproszone po tylu służbach, to dużo łatwiej jest komuś dojść do pracownika tych służb, kto ma z kolei dojście do tych danych, przekupić go
i kupić sobie te dane w jakimś celu, który będzie służył na przykład szantażowi. Druga sprawa, władza może bardzo łatwo korzystać z takich narzędzi wobec osób, które jej się po prostu nie podobają z powodów politycznych. Zresztą będziemy jeszcze w programie rozmawiać o ustawie o Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich, to wtedy więcej o tym powiem. Trzecia sprawa jest taka, że służby się ciągle domagają powiększenia tych kompetencji, a domagają się tego z lenistwa, dlatego że dla oficera policji czy ABW dużo prościej jest uruchomić program, który mu przeszuka media społecznościowe albo ściągnie mu bilingi czy też wykaz połączeń i adresów IP jakiejś osoby, która jest w kręgu jego zainteresowania, niż prowadzić czynności rozpoznawcze w terenie. I to jest teraz, to jest oczywiście kwestia tego, że służby mogą powiedzieć, no dobrze, ale tu chodzi o szybkość działania przecież i właśnie o państwa bezpieczeństwo. Otóż nie, to znaczy jeżeli mamy konflikt pomiędzy sprawnością służb, a drastycznym naruszaniem prywatności obywateli, coraz drastyczniejszym, to przepraszam bardzo, ale ja wolę, żeby ten pan wyszedł na ulicę, musiał obserwować delikwenta sam, niż żeby miał dostęp również do moich danych. Tylko dlatego, że gdzieś tam jakieś podejrzenie się pojawi, a przypomnę też, że kontrola czynności operacyjnych sądowa w Polsce jest absolutnie fikcyjna. To jest kontrola następcza, gdzie sądy dostają, jeżeli dobrze pamiętam, raz na pół roku wykaz wszystkiego, co służby zrobiły i mają się do tego odnieść. No to jest w ogóle jakieś nieporozumienie kompletne. Służby zaciągają nasze dane różnego rodzaju, czyli właśnie numery, z którymi się łączymy, długość połączeń i tak dalej, zaciągają kilka milionów razy w roku. To jest w tej chwili tam chyba między 2 a 3 miliony razy. To są gigantyczne absolutnie liczby i to może trafić na każdego. Więc uczciwi również mają się czego bać, a może właśnie nawet uczciwi przede wszystkim powinni się obawiać. No i wreszcie ostatnia sprawa jest taka, że nie można tłumaczyć tego, co w tej ustawie się znalazło prawem unijnym, bo to jest tak przedstawiane przez rządzących, ponieważ nawet te regulacje, które mamy w tej chwili, one już wykraczają poza prawo unijne, to zresztą potwierdzały wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a to, co w tej chwili ma być, czyli obowiązek przetrzymywania przez operatorów danych dotyczących również komunikatorów, bo tak to jest sformułowane w tej ustawie, no to już jest w ogóle grubo poza zakresem tego, czego wymaga Unia Europejska, no więc to jest zwyczajne mydlenie nam oczu, że to jest realizacja prawa europejskiego. Tam się już pojawiła wprost ekspertyza, także rząd musi wiedzieć, ekspertyza chyba od kogoś ze strony rządowej, która wskazywała na to, że tak jak pan mówi, że nie dość, że tamte przepisy już są niezgodne, ale te tym bardziej to mówimy o inwigilacji na przykład w czasie rzeczywistym, czyli w tym momencie, jeżeli ktoś komunikuje się przy pomocy takiego czy innego komunikatora, już ktoś to będzie mógł te dane sprawdzać, gromadzić i przekazywać. No służby też posługują się hakerami, o czym się nie mówi. I wykonują ataki na urządzenia osób, które im się nie podobają. I to już w ogóle jest nie do udowodnienia. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest fabrykowanie dowodów. Mając do dyspozycji podgląd kamer ulicznych, cały monitoring miejski, monitoring połączeń telefonicznych, monitoring urządzeń elektronicznych, można właściwie bez śladu preparować kompromitujący dowód na osobę, która się służbom nie podoba. I na ten temat jest spora literatura i to nie, wcale nie szpiegowska czy sensacyjna, tylko fachowa. I naprawdę bardzo trudno, i to trzeba zaangażować wysokiej klasy ekspertów, rozszyfrować takie fejki cyfrowe sporządzone przez służby, a służby to robią, żeby szantażować, żeby dorabiać sobie na skróty drogę do przeróżnych dowodów i wreszcie, żeby eliminować niewygodne osoby. I to się dzieje w czasie rzeczywistym teraz. Czyli nagle na komputerze mogą nam się pojawiać rzeczy, których nie wiemy, tak, że były, no tak, nagle pojawiły. Tak. Proszę, proszę. Chyba jeszcze trzeba wspomnieć o pewnym punkcie odniesienia dla takich działań mechanizmów, jakim są Chiny. No bo to my po prostu zmierzamy w tę stronę i naprawdę ta rzeczywistość chińska, w której każdego obywatela można bez problemu namierzyć, zwłaszcza w dużych miastach i po systemie rozpoznawania twarzy natychmiast zidentyfikować, ba, nawet można określić stan fizyczny, w jakim on jest, czy stan psychiczny, bo od tego też są algorytmy, które sprawdzają
wyraz twarzy, nie mówiąc już o systemie punktacji społecznej, który gdzieś tam w Europie się zaczyna pojawiać w wersji systemu punktów związanych z emisją CO2. To jest taka europejska wersja systemu punktacji społecznej. No to, to niestety to powiększanie, ciągłe powiększanie zakresu inwigilacji, zmniejszanie zakresu naszej prywatności prowadzi nas w kierunku modelu chińskiego, o którym zresztą niektórzy europejscy politycy, a nawet niektórzy politycy w Polsce mówią z niekłamanym podziwem. I dodajmy jeszcze jedną rzecz. To właśnie służby specjalne cały czas naciskają na to, żeby eliminować obieg gotówkowy. Czyli żeby przejąć całkowitą kontrolę nad zachowaniami konsumenckimi, ekonomicznymi każdego obywatela. A to już jest pogwałcenie konstytucji każdej. Do tego jeszcze dojdziemy. Jeszcze ostatnie zdanie w tej kwestii, no też jest możliwa kiedyś, nie wiadomo kiedy, zmiana władzy. Takie rzeczy się zdarzają. No i teraz przesunięcie tej granicy jeszcze dalej. No wyobraźmy sobie, kiedy następuje zmiana i przychodzi inna władza i też dostaje gotowiutkie narzędzie, żeby walczyć ze swoimi z kolei przeciwnikami. No i o tym się jakoś tak nie pamięta, że po nas choćby potop. Po nas choćby potop. Tak? Tutaj teraz panuje taka obyczajowość. Łapmy co się da i uciekajmy. Bo uciekniemy skutecznie. Otóż nie uciekniecie skutecznie. Czas pandemii, czas wojny to jest czas ogromnych nadużyć, które będą rozliczone, jakakolwiek by nie nastąpiła zmiana władzy. Miejmy taką nadzieję. Tu pan zaczął tematu bezgotówkowego, obrotu bezgotówkowego. Jakoś to nam się wiąże z euro, bo Chorwacja wprowadziła euro. Jak na tym wyszła, to czas pokaże. Na razie wygląda, że co najmniej średnio, że tam generalnie podwyżki cen, nic zaskakującego. Ale wiemy, że jak Słowacja na tym. No właśnie, otóż to więc Chorwacja w ten sposób tą lekcję też odbiera. I teraz pojawiają się też głosy, że Polska powinna też przyjmować euro, no to już naprawdę trzeba być jakoś impregnowany. Ale powiedzmy sobie szczerze, przyjąć Deutsche Euro, bo to jest waluta, nad którą ostateczną kontrolę ma bank we Frankfurcie nad Menem, mają Niemcy. Czyli mówiąc krótko, będziemy w koszyku walutowym niemieckim, przyjmując euro. I to trzeba sobie jasno z tego zdać sprawę. Stąd nie dziwi mnie, że Donald Tusk, Szymon Hołownia i tego typu politycy naciskają na to, żeby to euro jak najszybciej przyjąć, czyli jak najszybciej uzależnić się od Berlina. Jeszcze bardziej. Jeszcze można bardziej powiedzieć. No właśnie, ale to jest wspomniane przez pana Szymon Hołownię. Hołownia powiedział nie tylko o przyjęciu euro, ale również wprowadzeniu tak elektronicznego pieniądza, czyli tego obrotu bezgotówkowego. I teraz Polska, mam wrażenie, jest takim prymusem w tej sprawie, tej Polski bezgotówkowej. Myślę, że jak ktoś skonfrontuje to, jak to wygląda w innych krajach, to Polska na tym tle, no rzeczywiście ta gotówka ucieka coraz bardziej i te możliwości bezgotówkowego obrotu dla niektórych witane ze szczęściem, ale wiele osób też jak gdyby rodzi u nich niepokój. No i teraz sobie wyobraźmy, że my jeszcze chcemy krok dalej iść, a to już naprawdę, to już ma poważne konsekwencje. No, cała ta koncepcja obrotu bezgotówkowego. Nasz premier pod względem filozoficznym jest uczniem Yuvala Harariego. Udając człowieka prawicy, jest absolutnie skierowany w stronę World Economic Forum i Klausa Schwaba, bo Yuval Harari jest sekretarzem Klausa Schwaba. Yuval Harari żyje ze swoim partnerem w stadle towarzyskim, a nasz Mateusz Morawiecki deklaruje się jako katolicki prawicowy polityk. No i jak widać w Polsce wszystko można, każdy sens jest możliwy. Pamiętam swego czasu, jak pan premier Morawiecki powiedział, że on będzie prosił tych biznesmenów, tych wielkich tego świata, żeby nam troszkę odpuścili, jak była taka trudna sytuacja. On jest prymusem we wdrażaniu wszelkich pomysłów tak, Klausa Schwaba. To prawda. I właśnie ten obrót bezgotówkowy jest, tak, jest tego też to dowodem. I pan Łukasz Warzecha, prosiłbym o komentarz w tej sprawie jakże ważnej. Ja korzystam z różnego rodzaju form obrotu bezgotówkowego na co dzień, natomiast im więcej ich jest, i im jest to wygodniejsze, tym jestem bardziej przekonany, że należy bronić obrotu gotówkowego, właśnie dlatego, że widzę, jak wygodny i powszechny jest obrót bezgotówkowy. Tutaj często przytaczanym memento w tej sprawie, przytaczanym w ostatnim czasie, jest historia kierowców kanadyjskich ciężarówek, którym zablokowano po prostu dostęp do jakichkolwiek pieniędzy w momencie, kiedy władza tamtejsza uznała, że oni są dla niej niebezpieczni podczas protestu przeciwko restrykcjom covidowym. I to rzeczywiście jest bardzo dobre
Memento, więc ja jestem absolutnym przeciwnikiem wszelkich prób zniesienia obrotu gotówkowego. Te pomysły Szymona Hołowni są po prostu szalone pod tym względem. Mimo że, bo jak mówię, pieniądz bezgotówkowy jest na co dzień wygodny i ja się tym posługuję. Jeżeli chodzi o przyjęcie euro, ja jestem w gruncie rzeczy optymistą o tyle, że ja nie bardzo wierzę, żeby nawet po zmianie władzy to szybko nastąpiło. Donald Tusk już wielokrotnie mówił o tym jeszcze jak rządził, nawet przecież swego czasu lecąc do Krynicy miał taki pomysł podobno, który tam wymyślił w helikopterze w trakcie tego lotu, że poda konkretną datę wejścia do euro, już nie pamiętam, który to miał być rok, 2014 czy 2015, oczywiście nic z tego nie wyszło. Natomiast jednak tam jest moim zdaniem w opozycji, mimo tych deklaracji takich rytualnych bardzo za przyjęciem euro, świadomość, że ekonomicznie no to byłoby dosyć katastrofalne. Jeden czynnik, który w ostatnim czasie doszedł i nad którym się można zastanawiać, jeżeli chodzi o przyjęcie euro, no to jest kwestia stabilności waluty. To był ten moment, kiedy rozpoczęła się wojna na Ukrainie i złotówka mocno pikowała rzeczywiście w dół. Zresztą cały czas no, takie wahania są mało przyjemne dla niektórych. Natomiast on moim zdaniem nie przeważa jednak nad podstawowym argumentem przeciwko. A podstawowy argument przeciwko to są stopy procentowe. Niezależnie od tego, jakby tę politykę stóp procentowych w tej chwili realizował bank centralny, no to nie mieszajmy polityki konkretnego prezesa NBP i Rady Polityki Pieniężnej z samym instrumentem. Być może obecna Rada Polityki Pieniężnej i pan prezes Glapiński, znaczy nie być może, tylko jestem przekonany, że zbyt późno zaczęli podnosić stopy procentowe, ale mogli te stopy podnieść. To znaczy cały czas Polska ma ten instrument, Rada Polityki Pieniężnej ma ten instrument w ręku. W momencie, gdybyśmy weszli do strefy euro, no to bank, Europejski Bank Centralny z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, o czym wspominał Witold, ustala stopy procentowe jedne dla całej strefy euro. No tutaj nie ma cudów, gospodarki strefy euro są bardzo, bardzo różne i ustalanie jednych stóp procentowych dla z jednej strony Niemiec, z drugiej strony Francji, Włoch, Hiszpanii, Estonii i Łotwy nie ma kompletnie sensu. Znaczy to się musi w niektórych z tych krajów skończyć katastrofą. A że Niemcy mają największy wpływ na strefę euro, no bo rzeczywiście są największą gospodarką w Unii Europejskiej i największym krajem mającym euro, no to oczywiście, że stopy procentowe są dostosowywane przede wszystkim do potrzeb gospodarki niemieckiej. Stąd mieliśmy, między innymi stąd mieliśmy to zjawisko bardzo, bardzo wysokiej, wyższej jeszcze niż w Polsce inflacji w krajach bałtyckich. Szczególnie w Estonii, no po prostu stopy procentowe euro, a przecież kraje bałtyckie przyjęły wszystkie euro, były kompletnie niedostosowane. One przez bardzo długi czas stały w miejscu, stały na zerze, w momencie kiedy już dawno z punktu widzenia gospodarki estońskiej czy litewskiej powinny były być podnoszone. Więc ten argument absolutnie dla mnie cały czas przeważa i dlatego uważam, że Polska na pewno w przewidywalnym czasie nie powinna euro przyjmować, jeżeli w ogóle, bo też nie zapominajmy, że to od początku miał być i tak był zresztą przedstawiany projekt polityczny, nie projekt ekonomiczny, nie oparty na racjonalności ekonomicznej, tylko oparty na tym, że trzeba było jeszcze wymyślić coś, co dodatkowo powiąże państwa euro, no to państwa Unii Europejskiej. No to wymyślono euro, ale motywacja była właśnie polityczna, a nie ekonomiczna. Zwróćmy też uwagę na to, kto zasiada w zarządzie Narodowego Banku Polskiego, bo gdybyśmy się spodziewali, że zasiadają tam fachowcy, to czeka nas spore zdumienie, bo obok fachowców, takich jak pani Marta Gajęcka, która rzeczywiście jest fachowcem, jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze i finansowe, zasiada na przykład były, niezbyt udany szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Piotr Pogonowski, który, nie wiem właściwie za co tam odpowiada, ale jest w zarządzie Narodowego Banku Polskiego. A więc tak czy owak Zenon Nowak, prawda? Ta karuzela trwa i nawet jak się nie sprawdzisz na jednym stanowisku, to na drugim się sprawdzisz. Klasyka, że Staszek zawsze chciał się sprawdzić w biznesie. I tutaj czy to PSL, czy SLD, czy PO, czy PiS, praktyka się kompletnie nie zmienia. Nasz będzie siedział na stanowisku jak nie tym, to tamtym, a
nie nasz będzie tępiony. To chyba ktoś z Platformy powiedział, że póki będziesz nasz, to będziemy cię bronić, tak, a tam, jak nie, to jakiś, zrobię no, sobie poszedł. Neumannczyk. Tak, tak podobnie brzmiące nazwisko, natomiast ta filozofia chyba faktycznie obowiązuje. I kwestia kolejna, równie ważna, troszkę na wschód się przeniesiemy. Wojna trwa. W Polsce pomysł komisji badającej wpływ Rosji na bezpieczeństwo energetyczne i wokół tego wielkie, wielkie tarcia, głosowania. Ten projekt pojawiał się, znikał. Poseł Siarkowska dostała za swoje, że tak powiem, że była przeciwko. Wokół tego jest tak duże zamieszanie, że chyba na to warto zwrócić uwagę, bo tradycyjnie różne tutaj kawałki, że tak powiem, mięsa się smaży. Nie tylko to, co się mówi wprost, ale też to wszystko to, co dzieje się na zapleczu. Tak jak mówiliśmy o ustawie o komunikacji elektronicznej, tak i w tym wypadku takich spraw już mamy. I to ten temat już zajawiał pan Łukasz Warzecha, więc proszę o ten temat, rozwinięcie go. Najpierw mała poprawka. Ta komisja to ma być komisja do badania wpływów Rosji na bezpieczeństwo wewnętrzne. Wewnętrzne, przepraszam, oczywiście. Nie tylko energetyczne. Mówię o tym dlatego, że to ma znaczenie, ponieważ to zakreśla szerzej zakres jej kompetencji. I to jest bardzo niebezpieczny projekt, dlatego ja tutaj muszę wyrazić swój szacunek dla pani poseł Siarkowskiej, która nie obawiała się zagłosować przeciwko temu projektowi w Komisji Spraw Wewnętrznych, za co została z niej usunięta. Dlaczego on jest niebezpieczny? Ponieważ po pierwsze mamy tutaj do czynienia z procedurą pozasądową, czyli też to jest procedura poza normalną możliwością odwołania się od orzeczenia, taką jaka istnieje w instancjach sądowych, procedurą administracyjną, która zależy od posłów tak naprawdę partii rządzącej, wcale niekoniecznie tej, bo przecież może się zmienić władza i wtedy inna większość będzie wyłaniać członków tej komisji. Tak, ta komisja jest opisana, tak jest opisany jej skład. Przypomnę tylko, czytając ustawę, w skład komisji wchodzi 9 członków w randze sekretarza stanu, powoływanych i odwoływanych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Tylko Sejm. Więc tutaj nie ma nic do powiedzenia ani prezydent, ani senat. I to jest oczywiście pisane pod aktualną sytuację, to nie ma żadnych wątpliwości. Najbardziej niebezpieczny punkt, to nie cała ta ustawa jest niebezpieczna, ale najbardziej jej niebezpieczny punkt zawiera się w artykule 4. I tam jest mowa o tym, kogo może ta komisja stawiać przed sobą i ewentualnie ukarać. Otóż najpierw jest mowa o tym, że chodzi o funkcjonariuszy publicznych lub członków kadry kierowniczej wyższego szczebla. Ale w ustępie 2 tego artykułu czytamy tak. Komisja bada również przypadki wpływów rosyjskich na osoby inne niż wskazane w ustępie 1, o ile w istotny sposób oddziaływały one na bezpieczeństwo wewnętrzne lub godziły w interesy Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wpływu na środki masowego komunikowania, rozpowszechniania fałszywych informacji, działalności stowarzyszeń lub fundacji, no i tam dalej to już jest mniej ważne. I teraz zastanówmy się, czy na przykład ja, albo Witold Gadowski, albo Łukasz Karpiel moglibyśmy stanąć przed tą komisją? No jak najbardziej. Dlatego, że my działamy w środkach masowego komunikowania i zaraz znalazłby się jakiś poseł PiS, który byłby gotów stwierdzić, że przecież to, co my tutaj mówimy, czy mówiliśmy wielokrotnie, na przykład na temat wojny na Ukrainie, no to są ewidentne wpływy rosyjskie w środkach masowego komunikowania, które mogły mieć wpływ na bezpieczeństwo Polski. I w ten sposób tak naprawdę można uwalić każdego. I teraz co grozi takiej osobie? Tutaj zmierzam do odpowiedniego artykułu. Po pierwsze, taka osoba może zostać pozbawiona prawa do zajmowania stanowisk, na których dysponuje się środkami publicznymi na okres do 10 lat. Czyli w praktyce można ją pozbawić w ogóle możliwości sprawowania jakichkolwiek stanowisk publicznych, no bo przecież prawie na każdym stanowisku publicznym dysponuje się środkami publicznymi. Druga sprawa to jest cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa lub nałożenie zakazu otrzymania poświadczenia bezpieczeństwa też na okres do 10 lat. No i wreszcie trzecia sprawa, która
jest moim zdaniem kuriozalna i wygląda na jakąś czystą złośliwość, którą ktoś dokleił do tej ustawy, to jest cofnięcie pozwolenia na broń lub nałożenie zakazu posiadania pozwolenia na broń na okres do 10 lat. I to może nas dotknąć. I to może nas dotknąć, tak. Cała koncepcja tej komisji jest po prostu skandaliczna. To jest sąd kapturowy, którego tak naprawdę jedynym zadaniem byłoby uderzenie w przeciwników politycznych, nie tylko tych z największej partii opozycyjnej czy z opozycji sejmowej, w każdego tak naprawdę, kto nie powtarza rządowej narracji. No i po tym wszystkim występuje przed państwem jednoosobowa komisja do spraw zbadania wpływów rosyjskich na strategiczne interesy polskiej gospodarki. Po tym megalomańskim wstępie konkret. Otóż w grudniu zeszłego roku sprzedane zostały zakłady Baltchem, zakłady chemiczne, dysponujące dwoma dużymi nabrzeżami portowymi do przeładunku ropy naftowej w Szczecinie i w Świnoujściu. Te zakłady zostały sprzedane przez Warsaw Equity Group i w KRS-ie można znaleźć tylko jednego nabywcę, drugi jakoś skrzętnie jest ukrywany. Jeden z tych nabywców to Jan B., syn barona paliwowego z mafii paliwowej z początku naszego wieku, z grupy BGM. Drugi nabywca jest jeszcze ciekawszy, ponieważ jest to ukraińska grupa dysponująca siecią stacji benzynowych UPG. I teraz, jeżeli wczytamy się głębiej w strukturę właścicielską grupy UPG, to dojdziemy do tego, że główną rolę w tej grupie odgrywają rosyjski oligarcha Nikołaj Wróbel i syn Aleksandra Łukaszenki, Wiktor Łukaszenko. A to tego Aleksandra Łukaszenki? Tak. Otóż firma Łukaszenki i Wróbla kupiła Baltchem w Szczecinie i ma w tej chwili decydujący wpływ na przeładunki ropy naftowej. Pytam, gdzie jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego? Bo jak widać, wyciąga łapy po coraz większe uprawnienia, a nie wykonuje podstawowych zabezpieczeń w dziedzinie naszego bezpieczeństwa wewnętrznego, a szczególnie bezpieczeństwa energetycznego. Na to są dowody, ja to wczoraj ujawniłem już szeroko, ale dzisiaj jeszcze raz o tym opowiadam. Firma Łukaszenki przejęła udziały w strategicznej polskiej firmie energetycznej. I teraz jest pytanie, czy to, co pan Witold mówi, to jest działanie niezgodne ze strategicznym interesem Polski i komisja, która miałaby powstać, mogłaby się tym zająć? Czy pan Witold w dobrej wierze ujawnia takie informacje? No, na pewno ujawniam je w sposób prorosyjski. Więc tutaj komisja rzeczywiście miałaby co robić, rzeczywiście wstrząsające informacje, ale też pokazuje na tym przykładzie też absurd tego, o czym mówił pan Łukasz Warzecha, jak to mogłoby wszystko działać i takie informacje, no można, ktoś by chciał podciągnąć pod tamto. Będąc najgłupszym funkcjonariuszem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, widząc taką transakcję, sprawdzam nadzór właścicielski. Zaręczam państwu, że mnie zajęło to 2 godziny, żeby dotrzeć do Łukaszenki. Białym wywiadem, sprawdzając źródła odkryte. Najgłupszy funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zrobiłby to w 15 minut, gdyby mu się chciało. No właśnie, ale może jest czymś innym zajęty, jest tyle innych spraw, tyle innych ludzi, którym się trzeba przyglądać. Ale jeszcze wracając do tej komisji, bo to jakby wszystko się wiąże. Tej komisji, która na razie przynajmniej nie powstaje, ale której plan jest. Takie informacje, właśnie to, co pan Łukasz Warzecha mówił, to jest wstrząsające, że to, o czym myśmy tu mówili, to de facto można by interpretować w takim duchu, że to zagraża temu bezpieczeństwu. I teraz mam wrażenie, że takie przechodzimy od tego, że argumentowało się, no, że jeżeli nie zgadzasz się z tą narracją rządową, to chcesz, żeby ci bomby spadały i tak dalej, a tu jest krok dalej, czyli takie instytucjonalne zapewnienie, żeby tylko jedna wersja w cudzysłowie prawdy funkcjonowała. Dążymy do sytuacji, w której czy to propagandyści obecnej władzy, czy gang Olsena, czyli taka ultragrupa propagandowa obecnej władzy. Jeżeli gang Olsena, czy propagandyści innego płazu nazwą kogoś ruską onucą, to natychmiast może on być przez przygłupiastych posłów, którzy będą zasiadać w takiej komisji, pociągnięty do odpowiedzialności i będzie na to paragraf prawny.
No taką rzeczywistość chcą nam wypichcić przedstawiciele obecnej władzy, ale nie miejmy nadziei, bo każda następna władza z tego skorzysta. No właśnie, otóż to. I teraz powstaje pytanie, jaki kolejny pomysł może się pojawić w głowach, aby zapewnić tą jedną wersję obowiązującą. Co jeszcze można wymyśleć? Pan Łukasz Warzecha. No ja myślę, że inwencja się na tym jeszcze nie skończyła. Natomiast polecam po prostu przyglądanie się tym sprawom. Tutaj dobrą robotę, jeśli chodzi o kwestie inwigilacyjne, robi Fundacja Panoptykon. Ja z ich opracowań korzystam bardzo często pod tym właśnie względem. I nie dajmy sobie wmówić, że rzeczywiście uczciwy się nie ma czego bać. Powtarzam, to właśnie uczciwy się powinien bać tego lenistwa służb i korupcji i tego, że stanie się w którymś momencie niewygodny dla władzy tej czy innej. A te instrumenty oczywiście zostaną i teraz już konkretyzując te kwestie, jeżeli by ta ustawa o komisji badającej wpływy rosyjskie przeszła, to ja jestem sobie doskonale w stanie wyobrazić, że nowa większość sejmowa powołuje taką komisję w nowym składzie i stawia przed tą komisją kolejnych posłów, polityków Prawa i Sprawiedliwości, bo przecież największa partia opozycyjna i nie tylko ona zresztą podtrzymuje cały czas tę narrację absurdalną, no ale taką podtrzymuje, że PiS działa w interesie rosyjskim. No to przecież dostaliby do ręki gotowy instrument, żeby uderzyć w Prawo i Sprawiedliwość właśnie w sposób już instytucjonalny, czyli na mocy, czy z konsekwencją w postaci konkretnych decyzji administracyjnych. To prawda, jeszcze ostatnią rzecz chciałem tutaj... Ale wszyscy tu krzyczą, wy działacie w interesie rosyjskim, wy działacie w interesie rosyjskim. Na każdego zdroworozsądkowego spadają gromy, że jest ruską onucą, a tymczasem interesy rosyjskie, zwłaszcza w sektorze energetycznym, idą w najlepsze. I takich przykładów można znaleźć jeszcze kilka i prawdopodobnie one pojawią się w najbliższych miesiącach. Otóż to i panowie, jeszcze chciałem jedną rzecz poprosić o komentarz, bo tak w ciągu ostatnich dni było kilka informacji dotyczących przekazywania choćby tych Leopardów na Ukrainę. Tu prezydent Trzaskowski powiedział, że on wagonem bodaj metra mógłby przekazać i tak dalej. No tutaj widać wyraźnie, że powstaje pytanie na wyprzódki, co jeszcze możemy przekazać Ukrainie. Tu rzecznik Miller mówi, że gdyby oni będą chcieli wymusić, aby ta filozofia przekazywania tego uzbrojenia była szerzej obowiązująca. Tu jakiś nowy model przyjaźni jest instalowany. No, to jest model, w którym w Tarnopolu i we Lwowie wznosi się pomniki Szuchewycza i Bandery, w którym nabiera rozgłosu i siły banderyzm w tych rejonach, a my udając, że deszcz pada, przekazujemy wszystko, no bo po prostu tak trzeba. Ja bym doradzał, czy to panu Dudzie, panu prezydentowi Dudzie, czy panu rzecznikowi, żeby wyciągali pieniądze z własnej kieszeni i przekazywali. Ciekawe, czy by tak to czynili, bo rozdawanie z nieswojego jest bardzo łatwe, zwłaszcza jak się jest przekonanym o tym, że się uniknie odpowiedzialności. Podejrzewam, bo mam fatalny charakter, że przy okazji tej całej pomocy odbywają się, no, szukam właściwego słowa, ale odbywają się no, niezłe afery. Niezłe afery, w których gromadzą się, w których bogacą się handlarze bronią, dziwne spółeczki, przemytnicy i przeróżni urzędnicy, którzy z tym kolaborują. Jak wiadomo, Ukraina jest bardzo transparentnym krajem. Tam nie ma żadnych łapówek i korupcji. No, Polska także, więc interesy na styku tych dwóch krajów no, na pewno są przejrzyste i czyste. Łza. I pan Łukasz Warzecha jeszcze w temacie tej filozofii przekazywania i tej koncepcji prosiłbym. Ja bym chętnie odesłał naszych widzów do tekstu, który napisałem wczoraj na portalu dorzeczy.pl, w którym postawiłem taki postulat, że my jednak powinniśmy w czytelny sposób dostać informacje, my jako obywatele, o skali polskiej pomocy militarnej dla Ukrainy. Oczywiście od razu mówię bez detali. Wiadomo, że to są kwestie, które powinny w dużej mierze podlegać tajemnicy, więc jasna sprawa. Natomiast myślę, że jednak ta ogólna informacja, to znaczy ile czego przekazaliśmy, ile to kosztowało również, bo przecież jak mówimy o przekazywaniu, czyli de facto oddawaniu po prostu za bezcen, no to mówimy o rzeczach, na których polskie państwo mogłoby zarobić. Nawet moglibyśmy zarobić na tych niezmodernizowanych T-72, które przekazaliśmy Ukrainie. A przypomnę, że te zmodernizowane przez zakład Bumar-Łabędy
kosztowały nas grube miliardy i miały służyć w polskiej armii jeszcze tam co najmniej chyba do 2030 roku, jeżeli dobrze pamiętam. No to są konkretne pieniądze. No i również powinniśmy dostać informację, w jakim tempie te braki sprzętowe, braki w uzbrojeniu będą uzupełniane, no bo to jest z kolei wiedza dotycząca naszego poczucia bezpieczeństwa i tego, jak my obywatele tę pomoc możemy oceniać. Więc ja mam wrażenie, że to wygląda tak. Polska przekazuje dużo, nikt nie mówi konkretnie ile, czyli obywatele nie mają tej informacji, nie wiedzą tak naprawdę, jakie są konsekwencje tej polityki i nam się mówi, że jeżeli zadajemy takie pytania, to jesteśmy ruskimi onucami. No tutaj naprawdę nie mówimy o jakiejś symbolicznej pomocy rzędu kilku milionów złotych. Tutaj mówimy o grubych miliardach i o twardym bezpieczeństwie Polski. No to w takiej sytuacji uważam, że obywatele po prostu mają prawo do tej informacji na ogólnym poziomie, ale mają do niej prawo. Zresztą nie pamiętam, który z urzędników państwowych już się wypowiadał, był pytany o to, o tą skalę, to nawet chyba sam się przyznał, że oni dokładnie nie wiedzą, ile tam tego wszystkiego było przekazane, że tak wykazał się taką, no że przekazuje się, ale dokładnie nie wiem, no ale pomoc jest najważniejsza, że płynie. To jakaś horrendalna wypowiedź. Powiedział pan Dworczuk, ale już go nie ma. No właśnie, może za dużo mówił, czasami jak się tak język za długi, a rozum za krótki, czy abstrahując od pana ministra, to tak czasem bywa. Panowie, szanowni państwo, właściwie mam taką radosną wiadomość, jeśli państwo mają ochotę spotkać się z naszymi gośćmi, z panem Łukaszem Warzechą i panem Witoldem Gadowskim, no i tam z moją skromną osobą, to 19 stycznia, czyli czwartek, już bardzo, bardzo niedługo, o godzinie 18 w Krakowie, hotel INX Design Hotel, zapisałem, Starowiśna 91, wstęp oczywiście wolny. I służbowo też zapraszamy. Państwa służbowo też. Służbowo, prywatnie, zapraszamy wszystkich. Będzie wesoło, program Prawy Prosty Plus na żywo z naszymi wspaniałymi gośćmi. Powtarzam, 19 stycznia, hotel Design Starowiśna 91, godzina 18, Kraków. Zapraszamy, będzie nam wszystkim bardzo, bardzo miło. Dzisiaj za dzisiejszy program dziękuję. Moimi gośćmi był pan Witold Gadowski. Dziękuję bardzo. I pan Łukasz Warzecha, dziękuję. Dziękuję bardzo. A to był program Prawy Prosty Plus, a ja nazywam się Łukasz Karpiel. Kłaniam się nisko i do zobaczenia.